Górze rozegrano już drugą serię pojedynków ćwierćfinałowych o Puchar Zimy. Puchar Zimy ma u nas już dość długą tradycję. Gramy już od 4 lat w tej formule, to znaczy rozgrywki kilkumiesięczne. Zaczynamy to w listopadzie, kończymy w połowie lutego. Poprzednimi laty to były takie rozgrywki, które trwały 2 dni, sobota, niedziela, i to nie zadowalało wszystkich. I w tej chwili właśnie w takim systemie rozgrywamy to 3-miesięcznym, 4-miesięcznym bez mała. W tym roku mamy rekordową obsadę 37 drużyn. Muszę się pochwalić, że gra tutaj u nas cała Zielonogór, mamy tu przegląd całej zielonogórskiej piłki. Gra cała Lechia drugoligowa, zawodnicy porozrzucani po różnych zespołach. Grają piłkarze Korado czy Piasta Czerwińsk, grają zespoły ligowe Kolejarza Kalsk, Lotnika Przylep, Korynie Dorad, Start Płoty i jeszcze kilka innych. Przyjeżdżała nawet drużyna do nas z Konina Żagańskiego, no więc obsada jest niezła, poziom jest, myślę, także organizacyjny, sportowy niezły, także impreza, myślę, ze wszechmiar udana. Jakim systemem gracie, jakie są podziały na grupy, jak się dochodzi do finału? Mieliśmy 37 zespołów, jak wspomniałem. Z tego podzieliliśmy te zespoły na 6 grup. Dwa zespoły najlepsze wychodziły z grupy i właśnie teraz mamy już rundę ćwierćfinałową. W tych ćwierćfinałach grają 4 zespoły, po 3 drużyny. Mistrzowie grup będą grali już o te najwyższe trofea, grają w półfinałach. Wicemistrzowie będą walczyć o miejsca 5-8. No, te zespoły, które zajmą 3 miejsca w swoich grupach ćwierćfinałowych, odpadają. Finały 14 lutego od godziny 16 zaczynamy meczem o 7 miejsce, potem o 5, 3 i 1. Także ewentualnie kibiców również zapraszamy do hali przy ulicy Wazów, hali LO7 w Zielonej Górze. Porównując z tamtym rokiem, te drużyny, które w tamtym roku spisywały się dobrze, były najlepsze, jak spisują się teraz? Czy tak? Zmiana warty nastąpiła? W zasadzie nie ma zmiany warty. No, trochę zamieszania robi zespół pod taką nazwą tajemniczą Piekarnia 2 Wojciechowski. A dlatego tajemniczą, że Piekarnia 1 jest zespołem słabszym, a Piekarnia 2 to właśnie zespół, w którym grają tacy zawodnicy jak Rymaszewski, Strubiłowicz, Skrzypczak, Pochylski, a więc plus paru zawodników Korado, więc Lechia, mieszanka Lechii i Korado. Jest to zespół dość silny, który ma szansę ten turniej wygrać. Nie gra niestety zespół FC Michałki z osiedla pomorskiego, który jest osłabiony w trakcie rozgrywek jesiennych. Kontuzji doznał najlepszy zawodnik ligi, Wojtek Grajewski, i uznali, że w tym składzie nie powalczą, nie zgłosili się. Także trochę szkoda, bo gramy bez obrońcy tytułu. No ale jest kilka innych silnych zespołów, które mają szansę to powalczyć. Właściwie w gronie tych 12 zespołów, które grają w ćwierćfinałach, każda moim zdaniem ma szansę wygrać ten turniej. A potem reprezentować nas na Mistrzostwach Polski. 23 lutego jest turniej barażowy, jeszcze dokładnie nie wiemy gdzie. Staraliśmy się o organizację Mistrzostw Polski, a 7-9 marca w Poznaniu są Mistrzostwa Polski w piłce nożnej 5-osobowej, która jest bardzo popularna, bo proszę przypomnieć tą transmisję w Eurosporcie, gdzie pokazywano Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie. To jest odrębna dyscyplina sportu w tej chwili. Zwycięzca tego turnieju będzie reprezentował Zieloną Górę. Będzie reprezentował Zieloną Górę na Mistrzostwach Polski, na turnieju barażowym najpierw, a jak już się uda, no to i w finałach w Poznaniu. Myślę, że to będzie duża impreza i dobrze by było, gdyby od nas była tam drużyna. Panie Sławku, czy gra w halową piłkę nożną to sposób przygotowania się do sezonu żużlowego? Jak pan to traktuje? Jako zabawę, typowo jako zabawę. Przygotowania są osobną drogą, przygotowuję się w każdy dzień tygodnia, trenuję, a to po prostu jest zabawa. Tutaj koledzy pozwolili mi grać. No właśnie, dlaczego w tej drużynie akurat, z kim pan gra? No akurat muszę się przyznać, że tutaj większość tylko znam tak, tu właśnie z boiska. Gra tutaj mój brat, akurat dzisiaj go nie było na meczu. I po prostu przez niego tak spytałem się, czy mógłbym właśnie taki jako dodatek do zabawy zimowej. Wysiłek jednak spory w tej grze, no, na hali biegać trzeba. Znaczy, to jest dla tych, co dobrze grają, na pewno mniejszy. Ja tam do jakichś potentatów piłkarskich nie należę, dlatego muszę więcej biegać, żeby nadrobić braki techniczne. Właśnie, zaraz po żużlu jest u pana piłka nożna, czy jakieś jeszcze inne dyscypliny? Czy właśnie preferuje pan piłkę? Lubię też grać w koszykówkę, ale mam po prostu kontuzję taką, zwichnięcie barki, po prostu nie mogę grać poważniej w koszykówkę, żeby właśnie się nie nabawić takiej poważniejszej kontuzji. A piłka nożna, no na razie. Właśnie, ale gra jest ostra, nie obawia się pan tutaj jakiejś przypadkowej kontuzji? No ja dlatego staram się właśnie tak może nie angażować super w akcje jakieś takie może to właśnie indywidualne, bo tutaj grają niektórzy bardzo ostro, po prostu walczą o wszystko, ja jednak walczyć o wszystko muszę gdzie indziej, na torze. Po 2 seriach gier ćwierćfinałowych w grupie A, na czele znajduje się zespół AO przed Energetykiem i Kolejarzem Kalsk. W grupie B prowadzi Piekarnia 2 Wojciechowski przed Starym Teamem i Piekarnia 1 Wojciechowski. W grupie C na czele Farutex przed Bitako i Anabergiem. W grupie D Komandor przed Graffiti i Perfektem Karaś. See you later, alligator.